Witam Was serdecznie dzisiaj w Cieszynie. Sumy na wzgórzu zamkowym, na wieży piastowskiej, spod Bagieńca i Girowej my tu zabłądzili, aby my Wam dzisiaj coś o tej pogodzie powiedzieli na ten nadchodzący weekend i cały tydzień. Sumy na wieży, kiedy tu powstała, kiedy się gród cieszyński stawiał i też ta wieża, kiedy tu jest jedyną z tych czterech wieżów i tego zamku, co tu został, a i z rotundą świętego Mikołaja. Jest to szczególne miejsce dla całego naszego Śląska Cieszyńskiego, bo tu powstawało księstwo cieszyńskie. No i ta wieża nas tak jakoś łączy tym, co tu pozostało i w nas jest po jednej, a i drugiej stronie Olzy. Nasza mowa, tradycje, stroje i całe to bogactwo ziemi cieszyńskiej. Wieża jest zamknięta, ale jest to z powodu tych obostrzeń skres tego koronawirusa, który tu jeszcze ciągle między nami jest, bo jeszcze nie wymarznął. Ale jak człowiek chce, tak poprzez cały rok tu może wchodzić, może się cieszyć tym cudownym widokiem na cały Cieszyn, który się tu między nami po podwieżą rozpościera. Dzisiaj my tu widzieli aj dziecka, które tu jeżdżą z cieszyńskiego zamku, cieszą się z tej zimy. I choć drogowcy przeklinają każdą śnieżyczkę śniega, ale użną tego śniega kupa nafujało. Jak to wezmę tak od tego zachodu, tak w Skrzeczynie już aj żabie, już i we Skrzeczyniu zafujało. W Karwinie na morzu już jest Bałtyckie Morze ze śniegiem. No i tego śniega nam chwilę od chwili przybywo na górach, na Łysej Górze. Jest już 62 cm, ale jeszcze daleko do rekordu, bo ten jest roku 1911 roku i bez 8 cm tam było 5 metrów, tak? Do tego marca może będzie aj tych 6 metrów, ale isto ciężko pokonamy tak stary rekord. Na Czantorii już jest 33 cm śniega, tu w Cieszynie jest tak do tych 5, ale przyfukuje. No i w dolinach nam śniega przybywa, w górach się robią zomięty. Tak niż się posuwa do wschodu i nam się tu ciągnie zimny luft, kajsi od Skandynawii, z Ruska, to znaczy będzie zima jak w ruskim filmie, jak się tu u nas mówi. No i jak w styczniu ptoszki śpiewają, to im potem w maju dziuby zamarzają. My dziś o ptoszków nie słyszymy, marznie, śnieg fujo. I to jest dobry znak na to, by je wyciągnąć ze stodoły albo z górki sunki, boby, skije, no i iść na góry, a i do doliny, bo wszędzie mamy kupa śniegu. Stawy nam pomału zamarzają, widzimy jak to będzie z tymi mrozami, ale głoszą aż 15 stopni mrozu. Tak wierzę, że to wszystko wymarznie. Morsowie mają idealne warunki, jeszcze lepsze jak zeszły tydzień. No i wszyscy se mogą cieszyć z tej zimy, kiedy isto będzie jakiś czas między nami. Nie dokorzym, nie poradzę powiedzieć, jak długo ten śnieg będzie, bo tego nie wiem, ani meteorolodzy, tego nie wie nikt, ale myślę se, że ta zima tak jak przyszła, tak nas innym tak nie opuści. Grzyjcie se jako możecie w zimnej wodzie albo pod ciepłą pierzyną. Niech się wam darzy.